Witam Państwa z Wrocławia, mówi Beata Andrejas. Jest 28 czerwca 2015 roku. Dzisiaj chcę podsumować budowanie służb kontrwywiadu w Polsce, polskich służb, bo tylko takie mnie interesują dla Polski. Inspiruje bardzo inspirujący wykład. Kilka z nich wysłuchałam ostatnio. Polecam Państwu dr Rafał Brzeski. Dla mnie osobiście wielkie odkrycie, dlatego że takiej mowy nie słyszałam jeszcze z ust chociażby cenionego bardzo nawet przez środowiska narodowców Stanisława Michalkiewicza, byłego sędzie Trybunału Konstytucyjnego. O tym trzeba zawsze pamiętać, że Stanisław Michalkiewicz był w układzie, bo nikt w PRL bis nie zostałby sędzią Trybunału Konstytucyjnego, gdyby tak nie było. A poza tym jest bardzo często zapraszany w mediach toruńskich, więc tutaj też, tak jak agnostyk, profesor Zybertowicz na przykład. Czasami ośrodek toruński lansuje osoby, które jednak okazują się, nie do końca działają na korzyść Polski. Mimo swoich wielkich tytułów profesorskich i wiem, że Żydzi obnoszą się ze swoimi tytułami, uwielbiają nagrody. Posłuchajmy chwilę. Skorzystam z przyjaznego kanału Harfor. Postrzeganie znaczenia informacji wywiadowczych zmieniło się jednak w armii pruskiej dopiero po 1800 roku. Pana doktora Rafała Brzeskiego. Von Mazenbach zaproponował, aby oficerowie przewidziani do służby w sztabie, bo ma ten pan bardzo duży zasób wiedzy na temat i koncepcję służb kontrwywiadowczych w Polsce, które ewidentnie, widać to gołym okiem, nie działają prawidłowo, nie działają we właściwy sposób. Ale również w najważniejszych stolicach europejskich. Pełniąc funkcję atasze wojskowego, oficer taki miałby za zadanie poznać kraj. Widać to chociażby na Twitterze. Nie wiem, czy Państwo macie swoje konta, czy gdzieś blogujecie. Ja zachęcam do pisania na Twitterze, dlatego że tutaj są bardzo krótkie komunikaty i bardzo ostro widać, co się tutaj dzieje. Chcę Państwu pokazać, jaką osobę na przykład przypięła się do mnie na Twitterze i nie chce zniknąć. No, nawet się teraz nie podświetla. Mój komputer jest niestety bardzo niszczony. O, na chwilę się podświetliło. To. Tutaj ten, powiększymy tą ikonkę. Tutaj proszę bardzo, George Clooney. Zadanie była przede wszystkim dbałość o porządek dla dobra obywateli. NATO News. Chciałem zrezygnować z korespondencji z tą osobą, z tym kontem, bo jest tak antypolski i tak mi szkodził emocjonalnie. Ja niestety jestem tylko jedna i nie jestem, to wiecie Państwo, profesjonalnie przygotowana do kontrwywiadowczych działań. Zagrożenia i bezpieczeństwo rozumiano początkowo przede wszystkim w kontekście spokoju i porządku. Dopiero w czasie wojny. Kontrwywiad jest bezwzględnie w Polsce bardzo na CITO potrzebny i takie rzeczy jak
honorowanie na Global Council, to Państwu na tym poprzednim filmie pokazywałam we Wrocławiu w czerwcu, około 12 czerwca w czasie manewrów NATO, onomen omen, największych manewrów do tej pory, odbył się Global Council Żydów Globalnych i honorował Agnieszkę Holland na jakąś tam nagrodą prestiżową bardzo. Agnieszkę Holland za co? No za ideę. I teraz widzimy tutaj ciąg dalszy, bo dowiadujemy się z też w obcych rękach portalu wp.pl, że Ryszard Lęczewski, Łukasz Żal i Paweł Pawlikowski, to reżyser tej nieszczęsnego antypolskiego paszkwilu Ida, który wywołał bardzo dużo protestów, dostali lukratywne propozycje dołączenia do Akademii, która rozdaje Oscary w Hollywood. I to nie jest przypadek, proszę Państwa, że taki film jak Ida, antypolski paszkwil, dostał właśnie nagrodę Oscara w Hollywood. I potem te osoby dalej są honorowane na najróżniejsze sposoby. No nie ma końca po prostu, jak to Żydzi sobie nagrody rozdają i medale, ordery, tytuły. Bo przecież nie jest to żadna akademia, a przyjęła też nazwę Akademii. I do czego zmierzam? Że kontrwywiad, ponieważ wojnę z narodem polskim prowadzi się dzisiaj głównie w obszarze, to jest tak zwana czwarta wojna, czwarty rodzaj wojny, na obszarze propagandy i socjotechnik, propagandy medialnej. W mediach polskojęzycznych Polacy nie mogą się zorientować, że są, że prowadzi się przeciwko nim wojnę w ten sposób. Bo te media w obcych rękach blokują, również TVP zostało niestety przejęte i tutaj kontrwywiad może się popisać jako pierwsze zadanie zmianę prezesa TVP, bo Juliusz Braun jest no według mnie zbrodniarzem, przestępcą przeciwko narodowi polskiemu. I na to są artykuły w kodeksie karnym. Żadnych ustaw nie trzeba nowych uchwalać, żeby zamknąć w więzieniu, w areszcie najpierw śledczym, taką osobę jak Juliusz Braun. Celem rozpracowania tej osoby. Ja mam nadzieję, że już to się dzieje, bo jest to zmowa tych artystów różnego rodzaju. Antypolska zmowa, która od prawie że 100 lat, od 1918 roku, kiedy masoneria niemiecka z masonerią żydowską w Berlinie przy Dorotenstrasse w loży masońskiej zawarła tajny układ, którego celem jest likwidacja państwa polskiego. I to się dzieje na naszych oczach. Dlatego jestem bardzo wdzięczna panu Rafałowi Brzeskiemu, że właśnie służbami pruskimi także się tu zajmuje, bo zwróćcie Państwo uwagę, jaka jest nagonka na szukanie szpiegów rzekomo ruskich, rosyjskich i tej agentury pokagiebowskiej czy GRU. Prawie nigdy nie mówi się o SMIERSZ. Jakby NKWD też już się zaciera, natomiast o obcych innych służbach antypolskich, które działają, działały na terenie Polski, niszcząc Polaków, milczy się i to jest, w tym jest jakiś plan antypolski. Domyślam się, że właśnie działa masoneria żydowska z masonerią niemiecką właśnie w ten sposób, zatrzymując te wiadomości przed Polakami, ukrywając, jak działają wywiady i szpiedzy obcych państw zachodnich, a najbardziej właśnie Niemców i Amerykanów.
A nawet zdarzają się takie osoby jak Walerian Dąbrowski, który uważa, że krytyka FBI, antypolskich działań FBI jest jakaś w ogóle nielegalna. No to się po prostu, ja zwracam uwagę, panie Walerianie Dąbrowski, jeszcze raz panu, że to nie przejdzie w Polsce. Takie cenzury. Jak najbardziej Polacy mają prawo obserwować działanie tych agentów, a nawet ich łapać, do czego namawiam. Jeszcze poruszę wątek agentury w Sejmie i Senacie. Tutaj widzicie państwo, w 610 ustaw jest niezaktualizowane. Jest dzisiaj niedziela, a w czwartek Sejm uchwalał kolejne ustawy i oni tutaj nawet tego, to jest też jakiś rodzaj dezinformacji opinii publicznej, że tu nie zmieniono tej cyfry. Jest nadal 610. A wiemy, że Senat ma te 23, to jest ta różnica. W Sejmie już jest 610, a nawet więcej, bo w poniedziałek czy wtorek muszą to aktualizować, bo przecież przyjdą do pracy jutro i będzie tutaj, już nie będzie się mógł weekendem zasłaniać tym ktoś, kto tu zmienia te dane i będzie więcej niż 610, a w Senacie ta różnica jest w tej chwili na CITO przerabiana. Jak to jest przerabiane, pokazywałam na różnych komisjach i zrobiłam z tego kilka filmów, bo wiecie państwo, będę kandydować do Senatu według zasad JOW z okręgu południe Wrocław i zobaczymy, co z tego wyniknie. I ta agentura siedzi w Sejmie i siedzi oczywiście w Senacie, obca agentura, i w Senacie, no i się ubierają w różne takie patriotyczne ruchy, to dla zmylenia Polaków, dla uwiarygodnienia się, ale proszę państwa, i apeluję do służb kontrwywiadu polskiego, polskiej bezpieki. Tego trzeba przypilnować, kto tu działa i jak tu działa, żeby w Senacie też było już 610 przerobionych tych ustaw. Jaki lobbying tu jest i jacy ludzie, w jaki sposób. To naprawdę jest pole do popisu, bo przecież Polska ma służby kontrwywiadowcze i one powinny działać na korzyść Polaków, a nie Żydów, Niemców, Amerykanów czy innych narodów. Było również czynione w innych państwach niemieckojęzycznych. Dziękuję państwu za uwagę. Do następnego nagrania.